trzeba powiedzieć, że jesteś rekordzistką w bywaniu na imprezach. Co ty na to? Dementuję. Chyba są lepsze i lepsi ode mnie. Ktoś wyliczył, że chyba w lutym była 17 razy, tak? Zgadza się? Nie, policzono chyba wszystkie imprezy od początku roku, a poza tym tam była spora liczba imprez, na których musiałam być, bo prowadziłam gale charytatywnie albo byłam zaangażowana po prostu jako gość honorowy. Na pewno tak było. To był bal Gwiazd Dobroczynności, bal w szkole mojej córki, potem kwiaty dla babci i dziadka, potem pokaz mody, na którym byłam już z własnej próżności i ciekawości, tutaj się przyznaję. Nie, tak zsumowano. Ale myślę też, że nie ma chyba o co robić tyle hałasu. A pod jakim kątem wybierasz bywanie na salonach? U Agaty Młynarskiej jestem, dlatego że znamy się od lat, pracowałyśmy razem i rzeczywiście jak powiedziała, że prosi, żeby być, to chciałam to zobaczyć, a poza tym podziwiam to, co zrobiła. W ciągu 2 lat stworzyła portal, który dotyczy tak wielu kobiet w Polsce. Naprawdę jestem pełna szacunku dla jej dokonań. To jest coś. I proszę nie myśleć, że prezenterki to tylko osoby, które zajmują się opowiadaniem o cudzym życiu albo przygotowaniem się do tego, żeby ładnie wyglądać. Agata jest przykładem osoby, która potrafiła wspaniale przejść transformację od prezenterki poprzez dziennikarkę do osoby, która prowadzi bardzo ważny portal i porusza sprawy i sumienia wielu osób. Ale wróćmy jeszcze do tych imprez, bo mnie to ciekawi, wiesz, pod tym kątem... W jaki sposób są te imprezy wybierane? Co te imprezy dają tak naprawdę? Co daje takie bywanie na imprezach? Oczywiście nie tego typu jak u Agaty, tylko pokazach mody, takich bardziej komercyjnych. Czasami bywam na pokazach mody, dlatego że proszą mnie o to młodzi projektanci albo w ogóle osoby, które organizują to. A ja mam filozofię taką, że trzeba wspierać młodych polskich projektantów i w ogóle polski przemysł i polskie firmy. Uważam, że bardzo starannie należy pomagać tym, którzy się odważyli ruszyć na głębokie wody biznesu w Polsce, bo ci, którzy prowadzą własny biznes, wiedzą, że nie jest to łatwe i trzeba im pomagać. I myślę sobie, że nawet Yves Saint Laurent też kiedyś był początkującym projektantem i też mu ktoś kiedyś pomógł. Nie wiem, na ile ta moja pomoc będzie przydatna, ale skoro mnie o to proszą, to uważam, że trzeba pomóc. Jeżeli moja obecność, moje 2 godziny mojego czasu pomagają promować coś, w co wierzę, to uważam, że to jest moje zadanie. No. Wiem, że brzmi i to wygląda dość lekko i przyjemnie, ale jest to jakiś rodzaj zaangażowania w sprawy takie biznesowe czy promocyjne. Wybieram raczej firmy, w które wierzę, albo takie, które są właśnie mają polski kapitał, albo coś nowego, innowacyjnego wymyśliły. A na jaką imprezę byś nie poszła? Na jakiś pokaz wystawy pornograficznej. Na pewno nie. Nie zgadzam się z tym. Na imprezę Playboya raczej nie. Owszem, bywałam, ale na imprezach Playboya potrafią być też piękne akty czy pokazy dotyczące czego innego, ale mówię o takich skrajnych rzeczach, że na pewno nikt by mnie nie wyciągnął na promocję papierosów na przykład, bo nie palę, albo na promocję niezdrowego jedzenia, bo tego nie robię, nie wierzę w to. A alkoholu? Zależy jakiego. Nie wiem. Nie, chyba w ogóle nie miałam takiej propozycji i chyba też nie rozważałabym spędzenia w ten sposób wieczoru. To się nagrywa i ja bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę pięknego, dobrego dnia.